jest w turnieju czterech skoczni rumorem dwa zwycięstwa w końcówce sezonu i ostatecznie jest drugi. Na miejscu trzecim Lio Kelsey. On już jest przecież, proszę Państwa, w Pucharze Świata od 1993 roku. Zaczął tu niedaleko w Lillehammer przed igrzyskami. Wtedy się nie zakwalifikował do ekipy. Tyle lat trenuje, 19 lat na skoczni, a zwycięzca Jan Ahonen także przecież zaczynał zabawę w narciarstwo od zjazdu w wieku 5 lat, a skakać zaczął w wieku 11 lat, w 93 roku w Engelbergu, jeszcze jako mistrz świata juniorów. Ten sukces zresztą powtórzy w 94 roku, ale już jako junior wygrał pierwszy Puchar Świata. Był mistrzem świata w 97 roku w Trondheim, w generalnej klasyfikacji najwyżej, w 99 roku drugi za Schmidtem, trzy razy trzeci, w ostatnim sezonie czwarty i jest w końcu Jan Ahonen najlepszym zawodnikiem całego cyklu rocznego Pucharu Świata. Zamknięty, ale dziś chyba po raz pierwszy widzą Państwo takiego Ahonena. Trzy razy na Igrzyskach Olimpijskich dobijał się o medale, w drużynie zdobywał srebro, na Mistrzostwach Świata był także wielokrotnie medalistą w drużynie. Tych indywidualnych sukcesów ma mniej, myślę, że oprócz dwukrotnego wygrania turnieju czterech skoczni, ten sukces generalnej klasyfikacji Pucharu Świata dla Jana Ahonena jest najważniejszy.